Dajcie rodacy. Szukałem dla siebie budżetowego obiektywu z autofokusem, no i zaufałem Wiltroxowi, bo wcześniej recenzowane szkło do tej pory używam i jest świetne. Sprawdźmy zatem AF56 mm 1.4E. Na froncie opakowania znajdziemy obrys produktu plus oznaczenia. Nie ma tutaj czy na bokach żadnej dodatkowej specyfikacji technicznej, no ale od tego macie mnie. Obiektyw jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Okala go z każdej strony pianka, więc nic mu się nie stanie. Z dodatków w środku znajdziemy mały, miły w dotyku taki ala zamszowy pokrowiec. Ten na górze ma jeszcze bardzo mocno oprzyte ściągacze, bardzo porządne etui i jak przenosicie często obiektywy to ten się nada. Otrzymaliśmy kartę gwarancyjną, która swoją drogą nie będzie wypełniona, no i mały kwadracik z informacją, że sprzęt przeszedł kontrolę jakości i działa. Nie zabrakło też polakierowanej osłonki, która uchroni przed rozbłyskami słońca czy nakapaniem na szkło podczas deszczu. Ostatnim z dodatków to instrukcja obsługi w języku angielskim, która pokaże strukturę szkieł, czy poda wszystkie informacje techniczne. Nic specjalnego, ale warto zerknąć i się zapoznać. Tak Wiltrox 1.4e wygląda od razu po wyjęciu. Wykonany jest z całości z metalu, ale nie jest to gruba powłoka, i dzięki temu producent zachował dość niską wagę 290 gramów. Spasowanie całości jest idealne, no i czuć, że jest to porządny sprzęt. Oczywiście dostaliśmy od góry dekielek ochronny i ten nie skopią oryginalnych odsony. Wystarczy ścisnąć i sam odskakuje. Osobiście preferuję te wciskane, ale ten też spełni Swoją rolę. Od spodu mamy taką typową nakrętkę, więc jeżeli macie jakiś szkła odsłonego, no to wiecie o czym mówię. Odkręcając ją, zobaczycie, że ten Glitrox ma port USB do wgrania softu i ja od razu zaktualizowałem do nowszej wersji 118. Tutaj też są pozłacane końcówki, bo obiektyw komunikuje się z każdym soniaczem i wspiera jego funkcje jak autofokus czy detekcję oczu. Patrząc od przodu, mamy oznaczenia. Wielkość filtra 52 mm. Ja mam wersję z ogniskową 56 mm, ale są jeszcze 23 i 33 mm. Każda wersja różni się swoją minimalną odległością, w której złapie się ostrość, a w moim przypadku to 60 cm, więc ujęcia makro, a nawet jakieś większe zbliżenia na małe obiekty nie wchodzą tu w grę. Dzięki połączeniu 9-listkowej przesłony i dużego otworu względnego, obiektyw. Zapewnia fajną plastykę, ale to później zobaczycie na przykładowych fotkach czy nagraniach. Oczywiście nie zapominajcie, że jest to naprawdę jasny sprzęt F1.4, który zapewnia przyjemny bołkach, jak i możemy go używać w dość niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Oznaczeń na Viltroxie jest mało i są bardzo minimalistyczne. Ja mam e-mount, bo używam go z aparatami Sony, mamy informację z nazwą szkła, jak i przy okazji jaką mamy ogniskową i minimalną przysłonę, no i na kolejnej stronie jest logo producenta. Tutaj też od razu pewnie zauważyliście, że bardzo łatwo łapie kurz, a z pokrętła ostrości jest go bardzo trudno wyjąć z tych małych jego rowków. No właśnie, 1.4e posiada dwa pokrętła i te oto ostrości jest całkiem spore i chodzi bardzo gładko, masełkowato, ale i nie do końca precyzyjnie, bo widać na podglądzie mocne przeskoki. Co ciekawe, można nim kręcić w nieskończoność. Nie jest to minus, ale ja przyzwyczaiłem się, że jak już dojdę do granicy, czy to bliżej, albo dalej, to jest wyraźny stop. Pierścień przesłony chodzi gładko, natomiast trzeba użyć zdecydowanie siły, by nim poruszać. Jak dla mnie o wiele za ciężko chodzi, ale jest precyzyjny i dostosujemy sobie wartość dokładnie tak jak chcemy. Sprzęt podzielę na dwie kategorie, filmową i fotki. No i jeżeli chcecie go głównie używać do nagrań, to jest to średni pomysł. Po pierwsze, autofokus często ma efekt oddychania, czyli zanim ogarnie na jakim obiekcie ma być ostrość, to ta najpierw będzie zanim przed. I dopiero wtedy Vitrox załapie o co chodzi. Często też, jak będziemy przesuwać lewo-prawo po obiektach, to ta szybkość, a raczej jej brak jest kolejną wadą. Nie dzieje się to zawsze, ale w sporej większości. Będąc na automacie, warto pochwalić co prawda Viltroxa za śledzenie ostrości jak ustawimy je na oko, bo ta jest w punkt. Człowiek może się poruszać przód tył, lewo, prawo to nie ma większego znaczenia i w 95% przypadkach mamy obraz taki, jakbyśmy tego oczekiwali od obiektywu. Ostrząc manualnie, od nieskończoności do obliży widzicie, że wszystko idzie płynnie, ale nie widzicie tego, że gdyby tam był człowiek, to jest spore prawdopodobieństwo, że mógłbym nie być w stanie złapać na nim ostrości z racji lekkich przeskoków i w jaki sposób ten obiektyw działa. Szkło jednak głównie ma za zadanie robić fotki, no i w tym aspekcie sprawdza się naprawdę dobrze. Autofokus tutaj działa naprawdę bez problemu i nie widzę żadnych zamuleń, jak to jest przy wideo. To samo dotyczy się generowanego obrazu, bo te, zarówno tu, jak i na wideo, jest świetne, co zresztą powinniście już zauważyć. W tej cenie szkło produkuje ostre fotki, nawet na przesłonie ustawionej na 1,4, a idąc dalej, oczywiście jest jeszcze lepiej. Co prawda, mamy tutaj występującą aberrację chromatyczną, zresztą zobaczcie, ten specyficzny fioletowy odcień jest widoczny na tym przykładzie nawet bez zuma, a co dopiero jak sobie przybliżymy. To jednak w budżetowych obiektywach, a nawet droższych, jest typowe w pewnych okolicznościach, no bo oczywiście nie cały czas. Tak samo rogi fotek na niskiej przesłonie są lekko rozmazane, gdzie środek to ostra brzytwa. Reasumując, jeżeli chcesz tego Wiltroxa do filmowania, to na pewno odradzam używania tutaj autofokusa. To będzie bardziej męka i liczenie na szczęście, bo obiektyw muli, a efekt oddychania jest upierdliwy. Na manualu jest lepiej, ale pierścień przysłony chodzi ciężko, a oto strości jest nie do końca precyzyjny, pomimo że bardzo gładko chodzi zmienia się sytuacja, gdy będziemy używać go do fotek tutaj zdecydowanie jest to obiektyw dobry i porównywalny do droższych oryginalnych obiektywów Sony. Jasne światło to coś czego każdy chce, szanuję też za mocną obudowę i lekkość tego obiektywu, no i oczywiście generowany obraz jest świetny. Kupując go trzeba wiedzieć o wadach i zaletach, bo tylko wtedy wykorzystamy go tak jak dwa razy droższy obiektyw Sony o podobnej specyfikacji. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program, dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć.